sobie zaciągniesz tutaj szturek za mną. Zawiesisz tu na tym. To na kołka tylko załóż. Dobra, dobra. Chodź. Witajcie! Kolejne spotkanie CRF w Bieszczadach. CRF 250-300. Choć jest kilka zaprzyjaźnionych motocykli. A zaczynamy w Zachoczewiu. Dzisiaj trasa taka około 80 kilka kilometrów. Jest październik. Więc będzie fun. Bo naprawdę jest błotniście. Powiedzmy, że prawie cały wrzesień lało. Teraz my naprawdę, tak naprawdę teraz dopiero od kilku dni jest pogoda taka, że świeci ładnie słoneczko, jest fajnie ciepło. Dzisiaj ma być 18 stopni. A jest w sumie maszyn 17, z czego 12 CRF-ek. Jak zwykle jadę ostatni, że tak powiem. Będzie może pooglądać. Jeszcze ekipa radzi. Wszystko oczywiście lekkie motocykle, KTM 350, jest jakoś SWM, chyba 125. Dobra, zaraz ruszymy na ten Ciso. Zobaczymy, jak to będzie na takich trudniejszych odcinkach, gdzie jest naprawdę błoto. A taka grupa jedzie. I wszyscy jadą ambitnie, nikt nie odpuszcza. Piękne Bieszczady. Jesienne, ho, ho, ho. Kolorki, jest pogoda. I ty teraz tu se polecisz. No. Teraz tak, jakby jest ktoś chętny do topienia w wodzie, bo no. Tu masz rzekę, ale tu jest bez płyt, bez tego takiego przejazd. No. To możemy zrobić tak, że ty pojedziesz, wiesz, z tymi co nie chcą, my tu stracimy 15 minut i pojedziemy po was. No to dobra, no to znajdź chętnych na ten, a ja jadę dalej. Dobra, czy już wszyscy wiedzą, tak? No to jadę. Ładne widoki, ale w tamtą stronę. O kurde. O kurde. O kurde. Chyba tam lepiej. Dobry. Dobry. Jak tam, dajecie radę? Spoko, nie mamy się zaśpieszyć. Tak, nie ma czasu się rozejrzeć, nie? No to tak to jest. Tak można by się tu zatrzymywać co 10 minut. To byśmy jechali dwa razy dłużej.
Jedzieć! A, za wcześnie! Musicie poczekać, bo tam na górze jest kolejka też. KTM leży. Lepiej odpocząć. Jak coś, to moja trasa była tam w ten, tam w dół tak prosto. A to jest Piotrka trasa. No to wiesz, pod te na przykład stokowe opony. No będzie ci ciężko tu wyjechać. No jeszcze ja mam, wiesz, tak dość tą oponę, tak już połowę już jest wyrobione, więc nie wiem, czy tutaj jest w ogóle sens. Znaczy najgorzej jest tutaj i tam, a tam później już, a tam też jest źle. I co, chcecie jechać, czy odpuszczamy? Tak? Chcecie jechać pod górę, czy odpuszczamy? Trzeba pojechać tutaj do góry. No dobra, bo jak coś, to tam w prawo była droga i ona się łączy z tą, tylko z drugiej strony. Aha, ja mogę jechać naokoło, bo to potrzebuje do rozrzewki jeszcze. No to dobra, to ja z tobą pojadę, a wy jedźcie. Ja zadzwonię do... No, a ja zadzwonię do Piotrka, że przyjedziemy z drugiej strony. Dobra. Dobra, no to chodź, zawrócimy. No. A powiem ci, że tutaj ta energetyka rozjechała drogę, dramat tutaj jest. No. Nie, no wiesz, to gdyby nie Mateusz, to może byśmy tam się walczyli, ale spokojnie, rozgrzewamy się tutaj. No to spotykamy się tam, no to tyle. Jak tam? Spoko, ale mi bokiem to idzie. No widzisz, takie są warunki. Dobra, jedziemy dalej. Musiałem zadzwonić, że jesteśmy gdzie indziej. Ja tam też nie lubię takich walk, takich podjazdów, mi to nie jara w ogóle. Więcej się zmęczę, a wolę energię gdzieś indziej spożytkować. Czekaj! Dobra, dobra. Wiesz co? Trzeba go położyć, tę tamtą stronę i to koło pociągnąć tam do kolejny i tamtą kolejną. I o właśnie, tak. Dobra, tutaj będzie łatwo, bo to się zsunie sam. Dobra, dobra, spokojnie, to sam już da radę. I nie opuszczaj kolejny, cały czas kolejną. Jeszcze, jeszcze, gaz, gaz, gaz! Dobra! Czekaj! Trochę się zsuń do tyłu, żeby przednie koło. Dobra, zjeść przednim kołem. Dobra. I rura do góry. W kolejnie, tak? W kolejnie cały czas. Tu już będzie spoko, dawaj. I gazu, gazu, gazu. W kolejnie. O ja pierdziel. O, po chwilowym postoju ruszamy. Było kawałek, widać. O ja pierdziele. Się lusterko się tego wało. Dobra. Już jakoś tam dojedziemy. Upodliliśmy się na tej górce. Ale to już jest też kwestia zmęczenia. I umiejętności technicznych. O, przyda się jakaś regeneracja. Trasa była 90 km. Niecałe. Nie zrobiliśmy jeszcze całej. A dobra, jedziemy kolejno. Wyjechaliśmy 11:30, jest 15:30, czyli 4 godziny, a my jeszcze jedziemy.
Oczywiście zatrzymywaliśmy się na jakichś tam na pagórkach, na widoczki i tak dalej. No ale tak schodzi. Jednak jesień i Bieszczady jest pięknie, ale jest też wymagająco. W zasadzie ta trasa nie nadawała się na pojedynkę, którą robiliśmy. Widzicie, takie ślizgawice. Tutaj nie ma trakcji w takiej kolejnie. Po prostu się człowiek ślizga w niej i tyle. A wymywamy przednie koło. Dobra, slajdzikiem i wyjechaliśmy. O, piękne kolory. O kurde. Żeby było jasne też, to znaczy, że poruszamy się legalnymi drogami. Nie przez lasy państwowe. Ani zakazy ruchu. A jeszcze tyle razy chłodnica to mi się nie włączyła jak tutaj. Dobra, wszystko jest. Zrobiliśmy przerwę na obiad, ale jesteśmy po prostu, przynajmniej ja, jestem nieźle umęczony tym ostatnim podjazdem. No ale mamy dosłownie 30 km, tutaj jeszcze parę kilometrów dojazdu asfaltem. Ostatnie offroady i zjazd na bazę. Dobry! Damy radę, tak? No to dawaj! Tam do góry, tę samą górę jedziemy. Chcecie, możecie jechać, no. No.
Wiecie, możecie jechać. Wszyscy? Nie. I co? Zaraz będzie przebój. O Jezus Maria. A my tam jedziemy właśnie. Dobrze. Gdzieś, kurde, to musimy poczekać, aż ta maszyna pojedzie. Co to jest w ogóle? Co? Kokum mały. Tak? Ale mały, faktycznie. Poczekamy na wszystkich, bo będziemy tu skręcać. Ile nas było? Ile? 12? 12 osób było. Jaka w lusterku kolumna jedzie. Końcóweczka to można było popiertalać. Koniec! Tam 2 km i tyle. Piękny dzień się kończy pięknym widokiem. O.